Cześć! Już wkrótce rozbrzmi pierwszy szkolny dzwonek. To, czy usłyszymy go na korytarzach szkolnych czy w naszych domach, tego jeszcze nie wiemy, ale jesteśmy pewni, że to idealny moment, żeby przyjrzeć się, zadbać i przygotować do roku szkolnego stopy naszych dzieci. Zapraszam! Jak w takim razie powinniśmy postępować w przypadku występowania koślawości fizjologicznej i funkcjonalnej? Przede wszystkim, jeżeli nie mamy pewności, powinniśmy zasięgnąć konsultacji specjalisty, czyli przede wszystkim ortopedy, fizjoterapeuty bądź rehabilitanta. Najlepiej, żeby były to osoby z doświadczeniem w biomechanice kończyny dolnej. Będzie wtedy prawdopodobnie przeprowadzone badanie stóp i badanie chodu. Takie badania wykonujemy na przykład na podoskopie czy w specjalnym laboratorium na ścieżce biomechanicznej. Następnie, kiedy już mamy postawioną diagnozę i jesteśmy pewni co do rodzaju koślawości i płaskostopia, specjalista zaleci nam odpowiednie ćwiczenia. Będą one się różniły na pewno między koślawością fizjologiczną i funkcjonalną i zostaną dobrane indywidualnie dla każdego pacjenta. Natomiast jest kilka ćwiczeń uniwersalnych, które może wykonywać każde dziecko, jak i dorosły, i zachęcamy do zapoznania się z naszymi wszystkimi wcześniejszymi materiałami, gdzie przedstawiamy zestawy ćwiczeń dla dzieci i dorosłych. Kolejnym rozwiązaniem, niezwykle skutecznym i takie, które bardzo często możemy sami we własnym zakresie zorganizować, to dynamiczne wkładki ortopedyczne. Tutaj należy zwrócić uwagę, że te dla dzieci z koślawością fizjologiczną będą różniły się od tych dla dzieci z koślawością funkcjonalną. Dla dzieci z koślawością fizjologiczną powinniśmy dobrać odpowiednie dynamiczne wkładki ortopedyczne o modelu Footwave Kids, poziom pierwszy. Są to wkładki miękkie, które nie ograniczają w żaden sposób zakresu ruchów stopy i stymulują jej prawidłowy rozwój i kształt. Natomiast dla dzieci starszych mamy wkładki Footwave Kids Supi, poziom drugi, bądź Supi Pro, poziom trzeci, dla bardziej zaawansowanych przypadków. Są to wkładki, które już dużo lepiej kontrolują ustawienie i ruch stopy i mają za zadanie nie tylko profilaktycznie zapobiegać rozwoju dolegliwościom, ale i również je korygować. Na koniec warto pamiętać o kilku dobrych praktykach, kiedy dziecko znajduje się w naszym pobliżu. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na obuwie. Powinno ono mieć płaską i elastyczną podeszwę, która nie ogranicza ruchów stopy. Również unikamy wysokich zapiętków, które mogłyby ograniczyć ruchomość stawu skokowego i unikamy wszelkich rodzajów uniesienia tyłostopia, czyli obcasów. Następnie zwracamy uwagę na to, jak siada nasze dziecko. Nie powinien być to siad w tak zwaną żabkę, czyli w kształt litery W. Raczej powinniśmy skłaniać dziecko, żeby siadało skrzyżnie, tak zwany siad po turecku. Unikamy również chodzenia na palcach. Oczywiście, jeżeli dziecko chodzi na palcach, powinniśmy pamiętać, żeby tyle samo czasu chodziło na piętach, aby wyrównać wszystkie struktury mięśniowe. Na zakończenie, drodzy rodzice, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że koślawość nie jest czymś, czego powinniśmy się obawiać. Jest to bardzo popularne zjawisko, zarówno fizjologiczna koślawość, jak i funkcjonalna, która dotyka prawie wszystkie dzieci. Na szczęście jest bardzo wiele skutecznych sposobów, jak jej zapobiegać i jak ją leczyć. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych dynamicznych wkładek ortopedycznych Footwave oraz konsultacje ze specjalistami. Do zobaczenia!